Wyskok w nowoczesność, zapowiedział szumnie premier Donald Tusk przy okazji konferencji o CPK. No, nic nowego nie powiedział. Na ten trójskok patrzymy od pół roku. Składają się na niego skok na władzę, skok na kasę i skok w bok, gdy dziennikarze niezależnych mediów chcą zadać premierowi niewygodne pytania. Prawdziwy polityczny pasikonik. Ekspres Republiki, Rafał Patyra. No to hop! Po pół roku unikania konkretnej odpowiedzi Donald Tusk przedstawił pomysł koalicji 13 grudnia na kontynuację projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W Ekspresie Republiki szczegóły tego pomysłu. Zmiany na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wywołały burzę. Usunięto ekspozycje dotyczące Maksymiliana Kolbego, rodziny Ulmów i Witolda Pileckiego. Zgodnie z zapowiedziami Mark Rutte z Holandii zostanie nowym sekretarzem generalnym Paktu Północnoatlantyckiego. Gratulacje złożył mu już obecnie urzędujący szef NATO Jens Stoltenberg. Remis z Francją na pożegnanie Euro. Nasz bramkarz najlepszym graczem meczu. Polska reprezentacja kończy turniej z jednym punktem i odpada z mistrzostw. Rząd koalicji 13 grudnia odsłania karty w sprawie CPK. Wiadomo już, że o powstaniu hubu transportowego do 2030 roku możemy zapomnieć. Premier obiecał za to prawdziwy trójskok w nowoczesność. Polacy podchodzą do niego z rezerwą, pamiętając choćby o obietnicach zawartych w tzw. 100 konkretach. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ponad pół roku po objęciu władzy Donald Tusk wreszcie wypowiedział się w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiadomo, że projekt będzie kontynuowany w okrojonej formie. Zmniejszony został komponent kolejowy, a budowa lotniska opóźniona. Mimo to premier zapowiedział, tu cytat, trójskok w nowoczesność. Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce. Zobaczymy to jeszcze tu, jak wszyscy siedzimy, za kilka lat, co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji włączone będą wszystkie duże miasta w Polsce. Po swojej wypowiedzi Donald Tusk poprosił o zadawanie pytań niezwiązanych z tematem konferencji, po czym opuścił spotkanie. Reporter telewizji Republika nie został wpuszczony na konferencję. Szczegóły projektu przedstawiali ministrowie. My dzisiaj ten projekt urealniamy. Według nowej koncepcji lotnisko w Baranowie ma zostać oddane do użytku dopiero w 2032 roku. Port ma być przystosowany do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie. Według planu poprzedniego rządu miało to być 40 milionów. Jednocześnie mają być kontynuowane inwestycje w Okęcie, Modlin i Radom. Priorytetem dla komponentu kolejowego ma być budowa tzw. Y, czyli połączenia między Warszawą, Łodzią, a Poznaniem i Wrocławiem, które ma być gotowe dopiero za 11 lat. Realizm w tym projekcie to jest jedno z kluczowych słów, jeden z kluczowych elementów, ponieważ bardzo rzetelnie i twardo chcemy podchodzić do publicznych pieniędzy. Planowane jest również poszerzenie autostrady między Warszawą a Łodzią do 4 pasów do 2032 roku. Całość inwestycji ma pochłonąć ponad 130 miliardów złotych. Podczas konferencji przedstawiciele rządu unikali określania projektu mianem CPK. Wcześniej pomysł Prawa i Sprawiedliwości budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i środowisko Donalda Tuska określała mianem megalomanii. Skandal wokół Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Z instytucji zniknęły niektóre elementy dotychczasowej ekspozycji z wizerunkami m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego, ojca Kolbego i rodziny Ulmów. Według prezesa IPN Karola Nawrockiego to wprost wpisanie się w niemiecką politykę historyczną. Komu przeszkadzają polscy bohaterowie? Pod osłoną nocy z ponad 5000 metrów kwadratowych wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostali usunięci rotmistrz Witold Pilecki, święty ojciec Maksymilian Kolbe, a po błogosławionej rodzinie Ulmów została czarna ściana. To jest wprost wpisanie się w niemiecką politykę historyczną. A dlaczego, panie redaktor, drodzy państwo? Bowiem jeśli ktoś jest urzędnikiem państwa polskiego i nie ma poczucia patriotyzmu, to nie powinien być urzędnikiem z jednej strony, ale dobrze, jeśli już jest tym urzędnikiem i jest jednocześnie historykiem i zna historię, to wie, że ojciec Maksymilian Kolbe, wie, że rodzina Ulmów jest częścią opowieści o polskiej historii II wojny światowej. Muzeum II wojny światowej wydało oświadczenie w tej sprawie. Umieszczenie wielkoformatowej fotografii rodziny Ulmów w sekcji Droga do Auschwitz, opowiadającej o śmierci więźniów w obozach masowej zagłady, rozbiło kompozycję artystyczną i spójność narracyjną tej części ekspozycji. Część polityków Platformy Obywatelskiej broni decyzji nowych władz instytucji. Wracamy do tego, co jest tak naprawdę istotą muzealnictwa. Tam nie może być, jak widać, polskiej narracji historycznej, ma być historyczna narracja niemiecka.
Literatura to narracja. No, nie bardzo chcę się przyznać do tych zbrodni, które Niemcy robili w czasie II wojny światowej. Donald Tusk kluczy w sprawie skandalu w Gdańsku. W tej kwestii mam nadzieję, że władze muzeum podejmą takie decyzje, które nikogo nie będą raniły ani drażniły. Zmiany decyzji dyrekcji muzeum żąda minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wystawa główna Muzeum II wojny światowej w Gdańsku musi być przykładem tego, co nas łączy, nie dzieli. Usuwanie z niej tych, którzy dawali świadectwo patriotyzmu i niezłomnej walki o dobro ojczyzny jest niedopuszczalne. Fragmenty ekspozycji dotyczące rotmistrza Witolda Pileckiego, ojca Maksymiliana Kolbego oraz rodziny Ulmów powinny zostać natychmiast przywrócone. Nie zapominajmy o naszych bohaterach. Tylko wczoraj Straż Graniczna odnotowała 100 prób nielegalnego wkroczenia do Polski z Białorusi. W kierunku służących na granicy żołnierzy i funkcjonariuszy regularnie rzucane są kamienie, gałęzie czy też ostre narzędzia. Mimo to w Polsce nadal są politycy, którzy uważają, że nikt polskiej granicy nie atakuje. Za kilka dni minie miesiąc od fatalnego ataku nielegalnego migranta na polskiego żołnierza Mateusza Sitka. Śmierć młodego obrońcy granicy wstrząsnęła całą Polską. Mimo to europosłanka Janina Ochojska uważa, że nikt nie atakuje granicy. Po pierwsze, naszej granicy chyba nie trzeba bronić, bo nikt jej nie atakuje. Ochojska nie widzi też zagrożenia, jakie stworzyłoby wpuszczenie agresywnych mężczyzn z Białorusi do Polski. Nie potrafią zapewne panie wymienić ani jednego przestępstwa, którego dokonał migrant w Polsce. Zabicie polskiego żołnierza, proszę bardzo. Ale nie wiemy, kto dokonał. Tak. Imigrant z białoruskiej granicy. Do internetu wyciekło też kolejne nagranie, na którym widać, jak niemiecka policja podrzuca do Polski nielegalnych migrantów. Do zdarzenia miało dojść 9 czerwca. Obywatele Etiopii i Erytrei zostali następnie skierowani do ośrodka recepcyjnego w Białej Podlaskiej. Od początku roku do końca maja Niemcy zwrócili do Polski łącznie ponad 4600 osób spoza Unii Europejskiej. Cyrk w Senacie. Marszałek Izby Wyższej Małgorzata Kidawa-Błońska uniemożliwiała przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejowi Świrskiemu zdanie sprawozdania z działalności instytucji w zeszłym roku. Działania rządu koalicji 13 grudnia w końcu roku 2023, roku sprawozdawczego, doprowadziły do tego, że bardziej niż kiedykolwiek Krajowa Rada musiała wystąpić w obronie obywateli i integralności mediów publicznych w sytuacji ich zawłaszczenia przez władzę wykonawczą i bezprawnej likwidacji. Krajowa Rada stanowczo sprzeciwia się zarówno likwidacji mediów publicznych dokonanych przez ministra kultury. Bardzo przepraszam jak i pana, ale chciałabym, ingerencji. Żeby pan nie zgłaszał sprzeciwów. Czyżby prawda bolała? A mówią, że Senat jest izbą refleksji. Czy rozejdą się drogi koalicjantów z trzeciej drogi? Odpowiedź na to pytanie możemy poznać już za kilka godzin. Wieczorem odbędzie się wspólne posiedzenie klubów PSL-u i Polski 2050. Impulsem do spotkania jest fatalny wynik ugrupowania w ostatnich wyborach europejskich. Trwa szukanie winnych porażki. Część polityków chce natychmiastowego rozwodu, inni opowiadają się za utrzymaniem koalicji do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Na drugą część ekspresu śmiało można założyć przeciwsłoneczne okulary. Przygrzeje aż miło, bo idą upały. A my powiemy, jak długo z nami pozostaną, a to wcale nie wszystko, co mamy. W stolicy Hiszpanii obfite opady deszczu utrudniają życie mieszkańcom. Gwałtowne burze i silny wiatr paraliżują ulice. Wyjątkowa historia palestyńskiego stylisty fryzur, który w wyniku bombardowania stracił swój salon. Teraz rozpoczyna nowy rozdział i stara się dać innym cząstkę normalności. Powódź uszkodziła zaporę na rzece Blue Earth w amerykańskim stanie Minnesota. Wzburzona woda wylewająca się poza tamę podmywa fundamenty budynków. Niektóre zawisły na krawędzi. Rada Północnoatlantycka wybrała nowego szefa NATO. Zostanie nim dotychczasowy premier Holandii Mark Rutte. Nowy sekretarz generalny stanie przed wyzwaniem utrzymania wsparcia dla Ukrainy. Jednocześnie jednak musi chronić sojusz przed wciągnięciem w konflikt zbrojny. Wyboru dokonali wszyscy członkowie Rady Północnoatlantyckiej. W jej skład wchodzą reprezentanci państw członkowskich sojuszu. Rutte już wcześniej uzyskał poparcie m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Nominacja ta stała się formalnością po tym, jak jego jedyny rywal na to stanowisko, prezydent Rumunii Klaus Johannis, zrezygnował z ubiegania się o tę funkcję. Mark Rutte zostanie szefem generalnym NATO po 10-letniej kadencji na tym stanowisku Jensa Stoltenberga. Kadencja szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego trwa 4 lata. Premier Holandii obejmie to stanowisko 1 października.
Angielska policja aresztowała czterech mężczyzn pod zarzutem wtargnięcia na teren posiadłości otaczającej prywatny dom brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka. Włamywaczami okazali się aktywiści klimatyczni. Jeden z nich w imię walki z ociepleniem klimatu zastosował broń biologiczną i wypróżnił się do jeziora obok willi szefa rządu. Jak napisali aktywiści, akcja była prezentem pożegnalnym dla premiera i konserwatywnego rządu. Wybory w Wielkiej Brytanii 4 lipca. Ale ulewa. Ulice stolicy Hiszpanii miejscami zamieniły się w rwące potoki. Wyjątkowo silnym burzom towarzyszyły także opady gradu. W ostatnich dniach temperatura w Madrycie nie spada poniżej 30 stopni, a to wpływa na duże różnice temperatur w atmosferze i jej niestabilność. Takie warunki bardzo sprzyjają tworzeniu się nawałnic. Te zazwyczaj są najbardziej intensywne na terenach miejskich, gdzie występuje tzw. miejska wyspa ciepła. Sprawę pogarsza też powszechne zabetonowanie powierzchni, przez co deszcz z gwałtownych opadów nie ma gdzie ujść. Królowie książęta mają dla nas twarze, jakie wymyślił i namalował Jan Matejko. Zawarł je w swoim poczcie władców Polski. Jednak władca, którego wspomina dzisiejsza kartka z kalendarza, jest zdecydowanie najmniej rozpoznawalną postacią z tego grona. Marcin Bąk rzuci nieco światła na ukrytego w mroku historii króla. Tak, Rafale, to mocno zapomniana postać i mocno zapomniany król. Przemysł II, książę Wielkopolski, został 26 czerwca 1295 roku koronowany na króla Polski. Nie cieszył się długo koroną, jako że już w kilka miesięcy później padł ofiarą skrytobójczego zamachu ze strony Brandenburczyków. Być może dlatego jest słabo rozpoznawalną postacią. Jego krótkie królowanie ważne jest jednak dla naszych dziejów, a to ze względów heraldycznych. Piastowscy książęta używali różnych symboli. Orłów białych, ale i czarnych, czerwonych, na różnych polach herbowych. Od czasów Przemysła II ustala się jednak tradycja, że znakiem króla Polski pozostaje srebrny orzeł w czerwonym polu. I to ten znak stał się z naszym znakiem państwowym. Czyli królowo krótko, ale treściwie. Teraz w Ekspresie konflikt jak najbardziej współczesny. W Strefie Gazy codziennie słyszy się huk bomb zrzucanych przez wojska izraelskie. Giną tam ludzie, ale życie mimo wszystko jakoś toczy się dalej. 9 miesięcy temu palestyński fryzjer stracił swój salon i dom w wyniku bombardowania. Postanowił go jednak otworzyć ponownie. Palestyński fryzjer otworzył swój salon pośród gruzowiska. Jego zakład fryzjerski został całkowicie zniszczony. Pomogli mu w tym mieszkańcy, którzy sprzątali wraz z nim gruz znajdujący się w zakładzie fryzjerskim. W czasie wojny jego zakład fryzjerski został zniszczony, więc stanęliśmy u boku Abdullaha, aby pomóc w ponownym otwarciu jego ukochanego zakładu. Na początku wojny nasz dom został zbombardowany i po 9 miesiącach zdecydowałem się ponownie otworzyć salon. Przyjaciele powiedzieli mi, że powinienem otworzyć ponownie zamiast nic nie robić, więc przyszli i pomogli mi sprzątać, bo był pełen gruzu. Teraz, pomimo ciężkich warunków, przychodzi coraz więcej klientów. Fryzjer ma marzenie, aby po zakończeniu wojny odbudować swoje miejsce pracy. Katastrofalny widok w amerykańskim stanie Minnesota. Jeden z domów dosłownie zawisł nad rwącym potokiem rzeki. Dom ma częściowo podmyte fundamenty i jest niebezpiecznie bliski przewrócenia się do wód powodziowych. Mój dom rodzinny, w którym dorastałam, jest zagrożony przez siłę matki natury i nie sposób jej powstrzymać. A to wszystko efekt powodzi, które występują teraz na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Krytyczna sytuacja ma miejsce w pobliżu Tamy Rapidan, południowo-zachodniej Minnesocie. Jest ona zagrożona z powodu gruzu, który nagromadził się wzdłuż rzeki Blue Earth River po dniach podnoszenia się poziomu wody. Służby cały czas monitorują zaporę. Ludzie mieszkający wzdłuż rzeki muszą stale zachowywać czujność. Walka i taniec na cześć Jana Chrzciciela. Tak, katolicy w Nikaragui kultywują tradycję zwaną Los Chinagros. Biesiadnicy zebrali się przed kościołem pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w mieście San Juan de Oriente. Wszystko po to, aby okładać się biczami w starożytnym rytuale. Jego początki sięgają jeszcze okresu kolonialnego. To gra jeden na jednego. Tą ciekawą tradycję praktykujemy z pokolenia na pokolenie. Odziedziczyliśmy ją po naszych przodkach. Jestem dumny ze swoich korzeni. Zazwyczaj parafianie chodzili po mieście niosąc dużą kukłę Jana Chrzciciela. Jednak napięta sytuacja między rządem a kościołem katolickim ograniczyła procesję jedynie do uroczystości przy świątyni. Kościół katolicki w Nikaragui, rządzonej przez lewicowy reżim Daniela Ortegi, jest jedną z najbardziej prześladowanych wspólnot na świecie.
Jedni się ucieszą, inni wystraszą, ale fakt jest taki, że do Polski wkracza upał, który prędko nie ustąpi. Jutro w wielu miejscach termometry pokażą 30 lub więcej stopni Celsjusza. Taka sytuacja w pogodzie zrobi niezły zamęt. I właśnie w miejscowości Zamęt, oprócz upału, pojawią się też burze niosące m.in. grad. Upał najmocniej da się we znaki w Szczecinie i Buczku. Tam przygrzeje bez litości do 32 stopni. W Kraśniku też dużo słońca i minimalnie chłodniej, 29 stopni. Bezchmurnym niebem cieszyć się będą mieszkańcy Białegostoku oraz Gdańska, wielu innych miast zresztą też. A co ich czeka od piątku, to dowiedzą się Państwo w Plusie. No i mamy to. I merci bardzo. Postraszyliśmy wicemistrzów świata i urwaliśmy im punkt. Pierwszy i ostatni euro. Ale honor obroniony. Polscy piłkarze zremisowali z Francją 1-1, komplikując trójkolorowym ścieżkę w fazie pucharowej. A naszą grupę śmierci wygrał czarny koń, czyli reprezentacja Austrii. Mobilizacja u piłkarzy, wiara i nadzieja wśród kibiców. Reprezentacja Polski chciała godnie zakończyć swój udział na Euro 2024. O honor zagraliśmy przyzwoicie, będąc obecnymi w grze. O losach potyczki zaś zdecydowały dwie bramki z rzutów karnych, a jedenastki wykorzystali liderzy drużyn Kylian Mbappé i Robert Lewandowski. Zwycięski remis na otarcie łez. Co ciekawe, biało-czerwoni strzelili co najmniej jedną bramkę w 9 meczach z rzędu na Mistrzostwach Europy, czego dokonali jako jedyny zespół spośród wszystkich uczestniczących w tegorocznym turnieju. No to są fragmenty gry, które uważam, że bardzo dobre mieliśmy i takie fragmenty chcielibyśmy. I chcielibyśmy też organizację gry trochę poprawić, ale ważne jest dla nas, żeby ci zawodnicy grali teraz w klubach i to jest kluczowe. Kolejnym pozytywem był świetny występ 19-letniego Kacpra Urbańskiego i bramkarza Łukasza Skorupskiego, który kilkukrotnie popisywał się znakomitymi interwencjami. Został wręcz wybrany najlepszym piłkarzem meczu. Zagraliśmy, myślę, dobry mecz, trzeba o tym rozmawiać. Możemy wracać z podniesioną głową po tym meczu, bo pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Czwarte miejsce w tabeli, ale z delikatnym uśmiechem. Grupę zaś wygrała Austria, która pokonała w Berlinie Holandię 3-2 i czeka na swojego rywala. Podobnie zresztą jak Oranie i Trójkolorowi. Czy to już feta z okazji zdobycia tytułu? Nie. To angielscy kibice cieszący się z faktu, że ich drużyna, mimo gry na zaciągniętym ręcznym, wygrała grupę C. W trzeciej kolejce synowi Albionu bezbramkowo zremisowali ze Słowenią. Druga lokata zaś przypadła Duńczykom, którzy również bez goli zakończyli spotkanie z żegnającą się z turniejem reprezentacją Serbii. Wiele można o premierze Donaldzie Tusku powiedzieć, ale akurat z odwagi to jakoś nikt go dotąd nie zapamiętał. Podobnie jak z dotrzymywania obietnic. Za to wiadomo, że jest na przykład pamiętliwy. I niewygodne pytania Telewizji Republika pamięta dobrze. A Adriana Boreckiego, który je często zadaje, to nawet bardzo dobrze. 7 czerwca, kiedy próbowałem zadać pytanie Donaldowi Tuskowi na konferencji o oświadczeniu o żołnierza, który został zamordowany na polsko-białoruskiej granicy, wówczas pracownicy CIR-u grozili mi, że na następną konferencję nie zostanę wpuszczony, że nie będą nam przyznawane akredytacje. Jak widzimy, nie były to puste słowa, teraz te słowa zamieniły się w czyny i Telewizja Republika nie jest wpuszczona po raz kolejny na wydarzenie, na konferencję organizowane przez instytucje rządowe. Wcześniej to było Ministerstwo Kultury, teraz jest to już sam premier, sam Kancelaria Prezydenta. Rady Ministrów. To jest absolutnie ewenement, myślę, że na skalę europejską, bo to są standardy, których myślę, że nie powstydziłby się sam Łukaszenka, bo niewpuszczanie mediów, wolnych mediów na konferencję, już nie mówię o blokowaniu zadawania pytań, bo z tym się mierzymy praktycznie cały czas, ale żeby nie wpuszczać dziennikarzy na konferencję prasową, no to są absolutnie wschodnie standardy, za które i cały CIR, i cały KPRM, i sam Donald Tusk powinni się wstydzić, bo bez wątpienia to była decyzja Donalda Tuska. Musiał tak się wściec po ostatnich naszych pytaniach, że po prostu powiedział, nie wpuszczajcie ich, blokujemy ich i tyle. No i widzimy, że tak się ewidentnie dzieje, ale po to jest Telewizja Republika, żeby zadawała trudne pytanie w imieniu milionów Polaków. My się nie damy, a Donald Tusk tylko pokazuje, jakim jest tchórzem tak naprawdę, bo to, że nie zostały wpuszczone wolne media, to, że nie zostały wpuszczona Telewizja Republika na konferencję premiera, to jest absolutny skandal. Tak naprawdę to żal nam premiera Tuska. Już Szekspir mawiał, że tchórze umierają wiele razy przed śmiercią, a człowiek odważny tylko raz. No ale jeszcze bardziej żal nam Polski. Dlatego nawet kosztem konferencji prasowych z obranej drogi nie zejdziemy. Bo wolne media istnieją właśnie po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Prawdy nie zabraknie w naszym Plusie. Oto jej ziarna. Tragedia Kołolsztyna. Psy zagryzły 7-letnie dziecko. Opłata za badanie techniczne pojazdu pójdzie w górę? Film animowany Wielka Przygoda Niny wkrótce w kinach. Na prawdziwego plusa zapraszamy już za chwilę. Do Telewizji Republika oczywiście. Nie będą Państwo zawiedzeni. Do zobaczenia.
Koniec Eldorado. Zanim wszyscy polscy wyborcy przejrzą na oczy, zrobili to już zagraniczni inwestorzy i zwijają swoje interesy na potęgę. Pół roku wystarczyło, żeby złożyli wnioski o zwolnienie ponad 16 tysięcy pracowników. Jak widać, nie wszystkim uśmiecha się robienie biznesu w uśmiechniętej Polsce. Express Plus, Rafał Patyra, ruszamy! Fala zwolnień grupowych. Globalne koncerny, które w naszym kraju działały od wielu lat, redukują załogę lub zamykają produkcję. W efekcie tysiące osób traci pracę. 3 z 4 zatrzymanych osób, w tym osłabiony żuromiński duch, usłyszały zarzuty w związku z nielegalnym handlem fentanylem. W Wielczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku zapalił się zabytkowy pałac. Dym widać z kilku kilometrów. W Ekspresie Plus zajrzymy też do pewnej wyjątkowej kolekcji. Ten fan piłki nożnej z Brazylii uzbierał już ponad 6 tysięcy koszulek. To już niestety stała tendencja. Kolejne firmy w Polsce ogłaszają zwolnienia grupowe. Japoński gigant Toshiba poinformował o wstrzymaniu całej produkcji w Gnieźnie. Na bruk trafi około 100 osób. Zwolnień grupowych szykuje się zresztą więcej. Od stycznia 175 firm w całym kraju złożyło wnioski dotyczące zwolnienia ponad 16 tysięcy pracowników. Działalność oddziału Toshiby w Gnieźnie ma się zakończyć do jesieni. W Wielkopolsce produkowane są klimatyzatory do biur, sklepów i obiektów przemysłowych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego tylko w kwietniu i w maju w 85 firmach zapowiedziano zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić ponad 4 tysiące osób. Na bruk trafi jednak jeszcze więcej ludzi. Do końca sierpnia 138 pracowników zostanie zwolnionych z polskiej dystrybucji alkoholi w województwie łódzkim. Powodem zwolnień jest optymalizacja kosztów oraz reorganizacja spółki. Cięcia obejmą przede wszystkim kierowców, magazynierów, operatorów wózków widłowych, brygadzistów, konwojentów oraz dział księgowości. Dramatów ludzkich w Łódzkiem będzie więcej. Zwolnienia obejmą również pracowników firmy Trixi Textilia z miejscowości Ksawerów. Obecnie zatrudnionych jest tam 91 osób, a po redukcji etatów ma pozostać jedynie 11 osób. Dramat pod Olsztynem. W gminie Barczewo psy z hodowli prowadzonej na jednej z posesji zaatakowały 7-letnią dziewczynkę. W wyniku doznanych obrażeń dziecko poniosło śmierć na miejscu. Wstrząsającego odkrycia dokonali właściciele posesji, na których terenie prowadzona była hodowla psów. Dziecko miało rany charakterystyczne dla pogryzień przez psy. Dziewczynka prawdopodobnie weszła do kojca i wypuściła 6 dogów niemieckich i 5 buldogów francuskich. 7-latka mieszkała w pobliskiej wsi i prawdopodobnie znała te zwierzęta. Prokuratura rejonowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w kierunku zaniechania sprawowania opieki nad dzieckiem oraz umożliwienie dziewczynce kontaktu z psami, co doprowadziło do nieumyślnego spowodowania jej śmierci. Na razie jednak nikomu nie przedstawiono zarzutów w tej sprawie. W Wielczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku wybuchł ogromny pożar zabytkowego pałacu przy ulicy Kukułczej. Dym widać już z kilku kilometrów. Pałac wybudowany w 1894 roku przez rodzinę Saurmów jest jednym z cenniejszych zabytków okolicy. Na miejscu pracuje prawie 15 zastępów straży pożarnej, ale ogień zdążył już objąć prawie cały dach i rozprzestrzenił się już na drugą stronę budynku. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 3 z 4 zatrzymanych osób, w tym żuromiński duch, usłyszały zarzuty w związku z nielegalnym handlem plastrami zawierającymi fentanyl. W sprawie zabezpieczono ponad 300 takich plastrów, z których można pozyskać blisko 5000 dawek tego środka odurzającego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzani czerpali korzyści z nielegalnej sprzedaży środka przeciwbólowego zawierającego fentanyl. Sprawa jednak jest rozwojowa, a wszyscy, którzy brali udział we wprowadzaniu narkotyku do obrotu, odpowiedzą za swoją przestępczą działalność. Narkotyk zombie to najsilniejszy na świecie lek przeciwbólowy o działaniu psychoaktywnym. W związku z nasilającą się sprzedażą tego narkotyku na czarnym rynku wprowadzono codzienny system monitorowania wystawiania i realizacji recept na opioidy, w tym fentanyl. Policjanci z tyskiej komendy wpadli na trop mężczyzny, który wprowadzał do obrotu towary oznaczone podrobionymi znakami towarowymi. W wynajmowanym garażu funkcjonariusze odkryli magazyn wypełniony odzieżą, perfumami oraz galanterią, które były oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi światowych marek. Śledczy zabezpieczyli blisko 5000 sztuk odzieży i galanterii oraz ponad 3000 perfum. Wartość rynkowa oryginałów została oszacowana na ponad 4 miliony złotych. Ta wiadomość zmroziła kierowców. Ponad 4-krotna podwyżka należności za badanie techniczne pojazdu. Kto to widział? A Express Plus przyjrzał się sprawie i zaraz zamelduje, co wytropił. Jedziemy dalej. Na londyńskim lotnisku Heathrow uruchomiono scenę z muzyką na żywo. Inicjatywa zapewni brytyjskim artystom dostęp do szerokiej publiczności i da szansę na rozkwit ich kariery.
Next to Normal. To rockowy musical o rodzinnej tajemnicy. Spektakl trafił na broadwayowskie salony ponad dekadę temu. A jak Teatr Syrena przedstawił tę historię? Z okazji 15. rocznicy śmierci Michaela Jacksona kosowski artysta w wyjątkowy sposób upamiętnił postać muzyka. Stworzył niezwykłą mozaikę z wizerunkiem króla popu. Żar leje się z nieba. Nad Polskę dotarła fala zwrotnikowego powietrza z Afryki. W wielu nadleśnictwach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ach, jak gorąco. Rozpoczęła się fala upału w Polsce, a będzie tylko cieplej. W związku z pogodą rośnie zagrożenie pożarowe. W ponad połowie nadleśnictw obowiązuje alert drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Najtrudniejsza sytuacja jest w lasach zachodniej i centralnej Polski, a będzie tylko gorzej. Prognozy pogody wskazują, że upały w Polsce mogą się utrzymać do niedzieli. Tylko w ostatni weekend strażacy w całej Polsce odnotowali 21 interwencji w związku z pożarami lasów oraz 84 przy pożarach traw. Opłata za badania techniczne auta w górę? Jeszcze nie teraz. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, nieprawdziwa jest powielana w mediach informacja o uzależnieniu wysokości opłat za badania techniczne pojazdów od wynagrodzenia minimalnego i jego wzrostu od przyszłego miesiąca. Wcześniej w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja, że stawka za przegląd, która nie była zmieniana od 20 lat, wyniesie aż 430 zł. Kierowcy jednak nie mogą odetchnąć z ulgą. Podwyżki za badanie techniczne wydają się nieuniknione i tylko kwestią czasu jest, kiedy nadejdą. Odsłonięty w maju tego roku we Wrocławiu pomnik poświęcony żołnierzom niezłomnym pierwszej i drugiej konspiracji znalazł się w pierwszej setce najpiękniejszych dzieł sztuki na świecie w zestawieniu Coda Works 2024. Pomnik ma formę 9 odlanych ze szkła postaci i w symboliczny sposób pokazuje sytuację całego pokolenia, które po 1945 roku znalazło się w sytuacji bez wyjścia. Zwycięzca konkursu zostanie zaprezentowany 30 sierpnia. Wyłoni go głosowanie publiczności z całego świata, które trwa do 2 lipca. Kto z panów narzekał na pełne szafy swoich kobiet, niech da sobie na wstrzymanie. Albo nawet przeprosi, bo faceci nie są lepsi. Pewien fan piłki nożnej z Brazylii ma ponad 6 tysięcy samych koszulek. I to tylko tych futbolowych. Szukaliśmy w redakcji modnisia, który mógłby nam tę kolekcję z São Paulo pokazać. No i padło na Mateusza Nowaka. Jeśli ktoś zakłada białe rękawiczki, by dotknąć zawartość swojej garderoby, to albo są to rzeczy wartościowe, albo kocha swoje ubrania. W przypadku Casio Brandeo oba stwierdzenia są prawdziwe. A tak się składa, że przy okazji jest rekordzistą świata w ilości posiadanych koszulek piłkarskich. Ma ich 6101. Każda koszulka niesie ze sobą historię. Historię zwycięstw, porażek, przezwyciężania własnych słabości. Historie związane z najpiękniejszym sportem świata. Kolekcja robi tym większe wrażenie, że Casio ma dopiero 41 lat. Starsze od niego są niektóre jego koszulki. W tej koszulce 10 listopada 1968 roku grał Pele w meczu São Paulo przeciwko drużynie z Rio de Janeiro. Na stadionie była wtedy królowa Elżbieta, która poprosiła o spotkanie z Pele. Biorąc pod uwagę rosnącą sławę brazylijskiego kolekcjonera, czekamy aż o spotkanie z nim poprosi król Karol. Casio już teraz powinien zacząć zastanawiać się, którą koszulkę na to spotkanie założy. Jaki mają Państwo sposób na relaks przed lotem? Książki? Film? Na londyńskim lotnisku Heathrow w te wakacje proponują muzykę na żywo. Pierwszy lotniskowy koncert odbył się w poniedziałek na terminalu 5. Ma być to cykliczna impreza, by umilić życie pasażerom podróżującym samolotem w wakacje. Jeśli chcą Państwo załapać się na takie wydarzenie, podpowiadamy. Kolejny koncert 12 lipca. Jak można uczcić 15. rocznicę śmierci swojego idola? Można ułożyć jego portret. Nie namalować, ułożyć. Z ziaren różnych zbóż. W taki sposób Michaela Jacksona uhonorował pewien artysta z Kosowa. Użyłem ziaren białej i czerwonej kukurydzy, ryżu, fasoli, słonecznika i pszenicy. W sumie niemal 100 kg. Jak widać, by wykonać taką pracę, wystarczy po prostu kawałek placu czy skwerku. Wizerunek króla popu zajmuje ponad 4 m². Jak widać, ziarnko do ziarnka i uzbierała się całkiem niezła miarka. A i efekt ziarnistej pracy na nasze oko naprawdę nie najgorszy. Nie najgorszy. Muzyka rockowa, rodzinny dramat i liczne tajemnice. Next to Normal, musical nagrodzony Pulitzerem za najlepszy dramat teatralny, po raz kolejny na deskach Teatru Syrena w Warszawie. Spektakl od lat przyciąga tłumy widzów na całym świecie.
Gurmanowie prowadzą pozornie normalny dom, w którym każdy ma jakieś obowiązki i marzenia, ale choroba psychiczna w rodzinie sprawia, że ich świat zaczyna walić się jak domek z kart. Czy uda się opanować sytuację? Next to Normal, nagrodzony Pulitzerem za najlepszy dramat teatralny, to spektakl, który na Broadwayu wywołał sensację i został okrzyknięty przełomowym we współczesnych dziejach musicalu. Spektakl spodobał się też widowni w Polsce. Teatr Syrena w Warszawie wystawi go po raz kolejny w ten weekend. Największe gwiazdy jazzu tradycyjnego na jednej scenie w samym sercu Iławy. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, które promuje jazz oraz jego początki i korzenie. W tym roku impreza zostanie zorganizowana po raz 53. Zagrają m.in. Urszula Dudziak, Leszek Możdżer i Mietek Szcześniak. Festiwal odbędzie się od 9 do 10 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim imienia Louisa Armstronga w Iławie. Hej, a ty co tu robisz? Nie zgubiłeś się przypadkiem? Wielka przygoda Niny to animowana propozycja filmowa dla najmłodszych widzów. Kiedy ojciec głównej bohaterki traci pracę w fabryce, Nina obmyśla plan, jak pomóc twojej rodzinie. Wraz z sąsiadem Medim oraz zaczarowanym rysunkowym Jerzem postanawia włamać się do opuszczonej fabryki i odnaleźć skarb ukryty przez chciwego właściciela budynku. Czy uda się go przechwycić? Jaki będzie finał tej historii? Film trafi do polskich kin w piątek. Opowiesz mi bajkę o Jerzu? Fala upałów, o jakiej mówiliśmy już w Ekspresie, utrzyma się do końca tygodnia. Gdzie i jak mocno przygrzeje, już tłumaczymy. W piątek pogoda może gwałtownie się zmieniać. Będzie upalnie do 32 stopni w centrum kraju, ale w większości regionów prognozujemy przelotne burze. Nieco spokojniej powinno być na Dolnym Śląsku i na Podlasiu. Sobota upalna, z dużą ilością słonecznych promieni, bezchmurne niebo zawita do centrum Polski i nad morze. Burz spodziewamy się raczej w południowej części kraju. W niedzielę maksymalna temperatura to 33 stopnie i tyle będzie w Warszawie. Ciśnienie zacznie spadać, na barometrach zanotujemy 1006 hektopaskali. Zagrzmi w centralnej i zachodniej części kraju. Wygląda na to, że do burz musimy się zacząć przyzwyczajać. My euro mamy już z głowy i w spokoju możemy szykować się na rundy przedwstępne, do eliminacji, do faz grupowych, do europejskich pucharów. Ale oczywiście euro wciąż trwa i najlepsze ciągle jeszcze przed nami. Dziś aż 4 mecze, poznamy komplet rozstrzygnięć w grupach E i F. Ciekawie będzie zwłaszcza w tej pierwszej. Tam aż 4 zespoły mają po 3 punkty na koncie i zagrają o być albo nie być. Sytuacja w grupie E jest wręcz historyczna. Po raz pierwszy w dziejach Mistrzostw Europy 4 zespoły mają po 3 oczka po 2 seriach gier, tak więc wszyscy są w grze. Do zwycięstwa z pewnością dążyć będzie faworyzowana Belgia, która zmierzy się z Ukrainą. We go inside the game to win the game. Sprawa jest prosta. Nic nie kalkulujemy. Przyjechaliśmy tu tylko po zwycięstwo. Chcemy wygrać i z takim nastawieniem rozpoczniemy mecz. Want to win this game. W drugim spotkaniu tej grupy o awans powalczą dwie niespodzianki zmagań – Rumunia oraz Słowacja. Oba mecze rozpoczną się o godzinie 18. Wieczorem poznamy końcowy układ tabeli w grupie F i tym samym oficjalnie dobiegnie końca faza grupowa mistrzostw. Pewna awansu Portugalia zagra z debiutującą, ale mającą cień szansę na awans reprezentacją Gruzji. Najciekawiej będzie jednak w bezpośrednim meczu o drugie miejsce, w którym Turcja zmierzy się z Czechami. W lepszej sytuacji są gracze Vincenzo Montelli, którym do szczęścia wystarczy remis z naszymi południowymi sąsiadami. Nasz los jest w naszych rękach. Awans zależy tylko i wyłącznie od nas, tak więc skupiamy się jedynie na dzisiejszym starciu. Solo la partita nostra che conta. Jeśli dla kogoś Euro 2024 to za mało, trwają rozgrywki Copa America. Minionej nocy pewny awans do fazy pucharowej wywalczyła Argentyna. Leo Messi i spółka pokonali Chile 1-0, a bohaterem Albicelestes został w 88 minucie Lautaro Martinez. W drugim meczu grupy A Kanada również jednym trafieniem rozstrzygnęła losy rywalizacji z reprezentacją Peru. Głupota nie ma narodowości. Występuje pod każdą szerokością geograficzną. I nie wiedzieć czemu, pewnie z kompleksów, za cel wzięła sobie Bogu ducha winne zabytki, świadczące paradoksalnie o geniuszu człowieka. Przekonały się o tym słynne schody hiszpańskie, jedna z głównych turystycznych atrakcji Rzymu, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Przed chwilą schody hiszpańskie w Rzymie zostały zdewastowane przez klimatycznych terrorystów. Czy istnieją wystarczająco obraźliwe słowa, aby określić tą bandę głupców? Strzelać to za mało. Dożywocie i ciężkie obozy pracy też za mało. Ależ mi przykro na to patrzeć. No, za ten akt barbarzyństwa odpowiedzialne są oczywiście tak zwane aktywiszcze, które co i róż wymyślają coraz bardziej absurdalne tłumaczenia dla swoich prymitywnych wybryków. Tym razem, uwaga, protestowały przeciwko popełnianym we Włoszech zbrodniom wobec kobiet. No to pomogły biednym kobietom konkretnie. Nie ma co.
o 19. Zapraszamy na program dzisiaj. Oto króciutka zapowiedź. Afera w muzeum. Polscy bohaterowie usunięci. Likwidacja firm i zwolnienia pracowników. Platforma przypisuje sobie sukcesy Prawa i Sprawiedliwości. Danuta Cholecka zaprasza na 19, a Miłosz Kłeczek już za chwilę. Jednym z jego gości będzie Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do zobaczenia jutro o 16.55.